Witam, mam na imię Aaron i podzielę się z Państwem chyba jedną z najważniejszych wiadomości, jaką ostatnio otrzymałem. Dotyczy ona tego, czy antychryst jest już na ziemi. Kim jest? Bo takie pytania najczęściej zadają mi ludzie. I co możemy zrobić, aby walczyć z nim lub aby on odszedł z ziemi. W dalszej części powiem też, dlaczego w Brukseli jest to, co się dzieje teraz. Po co to jest zrobione? bo jest to jednak wielki plan tego, który zszedł na Ziemię i który teraz na Ziemi egzystuje. Ludzie pytają, kim jest Antychryst. Kochani, nie kim. Powiedziano nam w Biblii wiele razy o Antychryście. Jeżeli założymy, że Biblia jest książką, która została przepisywana setki razy przez ludzki rozum, i w której jest mnóstwo absurdów i kłamstw, które zresztą wiele razy powielałem tutaj na swoich filmach, to będziemy wiedzieć, że ta prawda też została ukryta lub sfałszowana, po to abyśmy skierowali naszą moc, naszą siłę w jedną osobę, albo szukali jednej osoby, nie zwracali uwagi na to, kim naprawdę jest Antychryst. Jak sama nazwa wskazuje, jest to można powiedzieć książę, lub mroku, lub wszechbyt mroku, lub pan mroku. Jeżeli jest to wszechbyt mroku, tak to nazwę: ciemna, mroczna energia, skumulowanie zła, jakie tworzymy tu na naszej planecie i we wszechświecie, to ta energia, aby się odrodzić w jakiejkolwiek materii, musi się dostosować do tej materii. Do praw fizyki, chemii i tak dalej, które egzystują w tej materii, ludzie myślą, że będzie to jakaś osoba z olbrzymią energią, z olbrzymimi możliwościami, albo jakiś potwór, który będzie ogonem zniszczył domy, z oczu puszczał lasery, przenosił góry i tak dalej, i tak dalej. Że osoba będzie miała cudowne, wręcz nieprawdopodobne zdolności paranormalne. I y, tymi cudownymi, w cudzysłowie oczywiście, rzeczami oszuka ludzi. Nie, kochani. Materia jest ograniczeniem. Daje ograniczenie. Ona jest energią umieszczoną w czasie. To czas powoduje, że energia istnieje. Wtedy nazywa się materią. Jeżeli wszechbyt mroku jest tak olbrzymi, to on nie zmieści się w jednej osobie. Ta osoba nie ma szans, żeby ta osoba przyjęła cały wszechbyt mroku w naszej materii, czyli na naszej planecie. Zostało to nam powiedziane, że tak będzie. To kolejne oszustwo, kolejne kłamstwo wymyślone przez to, abyśmy nie zwrócili uwagę na to, co się dzieje teraz na świecie. Kolejne oszustwo polegające na tym, że myślimy jako ja. Czyli ego. Posegregowali nas według ja, według moja racja najmojsza, Ja jestem taki, taki, ja wszystko wiem. Zrobili z nas egoistów. Dlaczego? Zaraz wam odpowiem dlaczego. Dlatego, że zło, wcielając się tu na ziemi, nie wcieli się w jedną osobę. Antychrystem nie jest jedna osoba. Antychrystem są wszyscy. Którzy wybrali drogę mroku, którzy teraz sprzedali się za pieniądze, za sławę itd. Energia wszechbytu jest olbrzymia. Musi zostać dostosowana do materii. Tą materię wyznaczamy my sami, ludzie. Ci, którzy rządzą nami, którzy sprzedali się za władzę. Którzy nie mają w sobie ani grama wiary, którzy nie wierzą w dobroć, bo są tak zepsuci już od środka, że przyjmują wszystko, co otrzymują. Sprzedali się za pieniądze, za bogactwo, za sławę, za władzę. I to oni stanowią Antychrysta. Antychryst będzie miał tysiąc oczu, tysiąc par rąk, tysiąc par nóg. Będzie nie do powstrzymania. To akurat prawda, że będzie miał tysiąc par rąk, tysiąc par nóg. I to będzie prawdziwa bestia. Bestia składająca się z tak wielu głów, że odsunięcie jednej spowoduje, że natychmiast postawią drugą. Bo będą mieli zamiennika. Będą robili prezesa i wice, 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 wiceprezesów, tak to nazwę w skrócie, żeby wszyscy zrozumieli. Którzy ciągle będą wracali na to stanowisko pod tą samą władzę, i po to, żeby niszczyć ludzi. Antychryst jest już na Ziemi. Pokazano mi to wczoraj dokładnie, że to, co się dzieje teraz w Europie, to, co się dzieje w Brukseli, jest niczym innym, jak planem zła w stosunku do nas, do nas samej, do naszej planety. Wykonali zamachy, tak? Okazało się, że prawda wyszła na jaw o państwie islamskim, że stworzyło go i sponsoruje go 40 państw. Powiedział o tym Putin i powiedziano o tym już w dziennikach wielu krajów. Oczywiście nie u nas, bo my sami, należąc do Unii, która sponsoruje państwo islamskie, no jesteśmy dokładnie tak samo jak oni winni temu, co się dzieje na Ziemi. Winni temu dlatego, że pozwalamy tym 500 osobom, które stanowią rząd. Wykonywać takie zadania, dysponować środkami, które od nas pobierają, i tworzyć i zasilać takie twory jak państwa islamskie. My mamy olbrzymią siłę, tylko że zło jest bardzo sprytne. Stworzyło egoistyczny system, gdzie liczy się jednostka, gdzie każdy bierze do siebie, grabi do siebie, nie patrząc na innych ludzi, ci co patrzą. Na innych ludzi, ci, którzy są uczciwi, są postrzegani jako słabość, jako słabi ludzie. I tak przygotowało się na czasy ostateczne w ten sposób, że podzieliło nas wszystkim, czy można było nas podzielić, zrobiło z nas egoistów, ludzi słabych, którzy wątpią w swoją siłę, którzy nie wierzą, jaką mają swoją siłę, którzy nie wierzą w Boga, bo uważają, że nie istnieje, bo pieniądz rządzi światem. I tak. Niepostrzeżenie, spokojnie, energia wszechbytu mroku spłynęła na Ziemię i ubrała się w materię, która egzystuje na tym wymiarze i na tej Ziemi. Ta materia to ludzie, którzy stanowią władzę i byty obce, pozaziemskie, które mieszkają na tej planecie, które wybrały mrok, to one wszystkie prowadzą teraz ludzi do zguby. Macie przykład w zamachach. Oczywiście trwa przedstawienie typu: szukamy zamachowców. Takich szukamy, że oni ciągle się zabijają, wysadzają w powietrze. Jak to jest, że zamachowiec, który potrafi zorganizować tak olbrzymi zamach pod nosem władz, kamer, ochroniarzy, policji, w swojej skórze, ze swoją brodą, w swoim ubiorze dokonuje tego zamachu i nie jest w stanie się schować przed tym, że zaraz zostanie złapany. Przed policją taką piękną i wspaniałą, która znalazła go oba błyskawicznie. Jak to jest, że człowiek, który coś takiego planuje, nie potrafi sobie zadbać o ucieczkę? To dopiero absurd, w który uwierzyli ludzie i oglądają szopkę w telewizji. Ale złotak planuje. Wie, że ludzie nie zadają pytań. Wie, że ludzie tak patrzą w telewizor i tak wierzą w telewizor, że wyznacznikiem prawdy dla nich stały się media i ambona. Ci, którzy nie są katolikami, którzy nie słuchają księży, słuchają internetu i telewizji. I tam dochodzi do rozłamu. Ci, którzy słuchają tylko księży, no siedzą teraz, modlą się do Boga i szukają antychrysta. Zobaczyli antychrysta papieżu Franciszku, bo zaczął rozsypywać tę religię. On rozsypuje ją tylko dlatego, że wie, że religia dzieli, że jest tam mnóstwo plugawych ludzi, którzy się schroniło pod płaszczykiem nietykalności, aby dokonywać olbrzymich plugastw. Wie doskonale, co jest pod Watykanem. Dlatego nie mieszka w Watykanie, tylko obok. Wie, jaka tam jest energia. I wie, że przyszedł czas upadku wszystkich religii, dlatego, że Źródło jest jedne. I z każdego tego źródła pochodzimy my wszyscy. I ono nie ma nazwy. To ludzie podzielili je na nazwy. I to nie on jest antychrystem. On jest tym, który będzie Wam podawał prawdę, tak abyście zrozumieli. Antychrystem są wszyscy okupanci, ludzie władzy, którzy zrobią wszystko, aby nas ujarzmić, zrobić z nas niewolników. Zobaczcie, jakie to proste. Kiedy wybuchły zamachy, kiedy zginęło tyle ludzi. Jak to jest, że zamachowiec idzie do stadion, wysadza ludzi, i jemu zależy, żeby zginęli albo główni ludzie, czyli prezydent, albo przynajmniej katolicy, tak? a nie islamiści. On, wysadzając, doskonale wie, kogo chce wysadzić. Natomiast tutaj nie miało to kompletnie znaczenia. Tutaj było to tak zorganizowane, że mieli zginąć ludzie, nieważne jacy. Obojętnie, jak tam pójdą. Oczywiście dusze poświęcają się, są dusze, które, które chciały w ten sposób odejść i to zrobiły. Natomiast patrzenie przez pryzmat rozumu na zamachy wygląda właśnie następująco: że zrobili to islamiści i teraz mamy nagonkę na nich. Nie, to nieprawda. Zrobiły to wywiady Unii, wywiad amerykański, izraelski, ten sam, który wpompował do nas tyle uchodźców. Ten sam, który reprezentuje Antychrysta. To są ludzie roboty, bez duszy, którzy wybrali zło, władzę, pieniądze, którym wydaje się, że teraz przyszedł ich czas rządzenia i mogą zrobić z nami wszystko. Antychryst podzielił nas, nas wszystkim Poprzez polityczne poglądy, poprzez religię, poprzez moja racja jest najmłodsza, jak mówiłem. Mamy wybuchnięte ego. Nie można z nim walczyć. Ponieważ każdy uważa, że jego ego, to co stanowi, jest najważniejsze. Tak, kochani, to co stanowicie jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Po to dano 6 miliardów ludzi czy 7 miliardów ludzi, abyście wiedzieli, że istnieją. I to nie po to, abyście się z nimi kłócili, pokazywali, jak ja jestem najważniejszy, abyście się wybijali z tego stumu, tylko zrozumieli, że ten Um, ci ludzie, ci wasi bracia i siostry są dani po coś. A teraz przyszedł czas, aby zrozumieć po co. Jeżeli będziecie egoistami, to zło wykona każdy plan. Zobaczcie, jakie to proste w Brukseli. Były wy, wybuchy we Francji i wiedzieli, że ludzie mogą się zbuntować przeciwko władzy, przeciwko Unii, politykom, którzy doprowadzili do tego absurdu którym pozwolono na to, aby tak się stało. Którzy sponsorują naszymi pieniędzmi to wszystko. I co zrobili? Aby nie doszło do zamieszek. Aby nie doszło do strajków. Natychmiast zamknęli Brukselę. Wmówili ludziom, że jest jakiś atak. Posadzili ludzi w domach. I tak odcinają miasto po mieście. Strachem, obawami, lękami. I absurdem, że jest jakieś zagrożenie. Oczywiście że jeżeli wyjdzie na ulicę milion czy dwa miliony ludzi i wledże się do tego gmachu i wyrzuci okupanta, to oni użyją siły przeciwko tym ludziom. Ale nie zmienia to faktu, że są dusze odważne, które postanowiły w ten sposób zmienić ten świat, walczyć z antychrystem, którego oni stanowią. Antychryst ma tysiąc rąk, tysiąc nóg, tysiąc par oczu. Po to właśnie, żeby sięgnąć wszędzie. Jednostkę, jeżeli ubrałby się w jednostkę, to musiałby ją dostosować do tej materii. I ona nie byłaby nieśmiertelna. Byłaby taka sama jak my ludzie. Mogłaby mieć zdolności paranormalne, mogłaby przenosić przedmioty, czytać w myślach i tak dalej. Ale to nie zmienia faktu, że byłaby śmiertelna, jej ciało byłoby śmiertelne. I można byłoby rzucić jeden granat i byłoby po antychryście. Tego nie zrobi antychryst. On nie jest ułomny. Energia mroku, która kontroluje wiele planet, wiele istot, nie jest ułomna. Ma inteligencję, która przewyższa wasz rozum. Pokazuje wam teraz tą inteligencję, kiedy oszukują was w każdej płaszczyźnie: w płaszczyźnie religii, w płaszczyźnie polityki, w płaszczyźnie systemu i waszego życia. Wszędzie, gdzie byście nie spojrzeli, jesteście czyimś niewolnikiem. I każdy Wam mówi, co macie robić. Jeżeli zaczynacie myśleć po swojemu, zostajecie nazwani jako a społeczni. Dlaczego? Dlatego, że społeczeństwo to ci, którzy płacą podatki, są niewolnikami, którzy myślą tak, jak władza każe, którzy myślą tak, jak ksiądz każe i nie myślą po swojemu, nie żyją po swojemu, nie dostosowują systemu do swoich potrzeb. Natomiast teraz, kiedy to te dostosowanie do swoich potrzeb, kiedy ta pobudka świadomości następuje i ludzie się budzą, i widzą zło za oknem, umieją szczytać te, to zło, to przedstawienie, nie, na, nie dają się nabrać na tą szopkę, którą widzą, muszą coś z tym zrobić. I popatrzcie, kiedy jesteśmy podzieleni jako ego, tak naprawdę nie stanowimy dla nich żadnego zagrożenia. Ale kiedy nasze ego przejdzie w jedność, wtedy są nas miliony. Ich są tysiące i nie może tak być, że tysiące rządzą miliardami. Wmówili nam, że jesteśmy słabi i nie mamy siły. Wsadzają nas za, za drzwi do domów, bo żerują na naszym lęku i strachu. Żerują na tym, że się boimy jakiegoś terrorysty, jakiegoś zagrożenia. Używają do tego ludzi, którzy kompletnie nie myślą, bo są poddani rozkazom i mają pensję na koniec miesiąca za, za te rozkazy zapłacone. Ale kiedy miliony wyjdą na ulicę, wtedy okaże się, że nie ma żadnego zagrożenia. Wtedy okaże się, że ci, co stanowią roboty, muszą się rozstąpić. Wtedy dojdzie do rewolucji i do zmiany. Wtedy nagle okaże się, że Antychryst nie jest taki groźny i że to była tylko liczba osób. A nie paranormalne możliwości jakiejś bestii, która zejdzie i będzie niszczyć Ziemię. Daliśmy się nabrać na coś takiego i każdy ma w głowie takiego antychrysta. Po to, żeby nie zauważył po cichu, jak on wkrada się i jak już jest na Ziemi i co, co robi na Ziemi. Pamiętajcie, że zło jest bardzo sprytne. Umie oszukiwać ludzi. Jest, jest tam, gdzie byśmy się nie spodziewali, że ono tam dojdzie. I tak mamy go wszędzie, w religii, w polityce, w naszym życiu, w systemie. Ale kiedy następuje pobudka świadomości, kiedy ludzie umieją odseparować prawdę od kłamstwa, kiedy umieją tworzyć pozytywną energię, kiedy mają wiarę w sobie, prawdziwą wiarę, nie zanieczyszczoną żadnymi dogmatami, wtedy widzą trochę więcej, wtedy czują trochę więcej, bo tak naprawdę swoją przestrzeń sprzątają z poziomu prawdy i wiary. Więc dlaczego mieliby tej prawdy nie odróżnić? Tutaj jest właśnie prośba o to, że wszyscy, którzy sprzątają swoją przestrzeń, którzy chcą być blisko Boga, którzy chcą być z nim za Pan brat, być jego dziećmi, chcą go reprezentować tu na Ziemi, jego wartości, wartości światła, wtedy umieją odseparować kłamstwo od prawdy, bo oni żyją tylko w prawdzie. A kłamstwa nie powielają, po prostu się nim brzydzą. I bardzo łatwo to kłamstwo widzą. Dlatego, gdy oglądam pewne przekazy, wiadomości w mediach, kiedy dochodzą do mnie pewne wiadomości z internetu, wtedy, kiedy pytam swoich opiekunów, czy to prawda, czy to ten czas, wtedy rozumiem, że jedna wiadomość natychmiast otwiera mi oczy i pokazuje, przyszedł czas, podziel się tym z ludźmi. Antychryst jest na ziemi, i jest w tysiącach ludzi. W tysiącach istot obcych, ale nie w miliardach. To my zadecydujemy, jak długo on będzie uciskał te miliony, miliardy. Jeżeli będziemy siedzieć w domach, bać się tego, co oni wyprawiają, to dojdzie do tych przepowiedni czarnych, które są przepowiedziane na 2016 i kolejne lata. Gdzie on będzie królował, gdzie będą królowały wojny, głód, zamieszki tak itd. itd. Tylko od nas zależy, czy pozwolimy tym ludziom, którzy przyjęli do siebie jego energię, rządzić nami, czy nie. To jest cała walka z Antychrystem. Taką samą walkę toczycie codziennie ze sobą. Macie w sobie dobro i zło. Wasze wybory stanowią o Waszym życiu. Konsekwencje podejmowania tej walki widzicie w Waszym życiu. I teraz, kiedy widzicie absurd uchodźców. Kiedy widzicie zamieszki, wybuchy, no to ktoś to sponsoruje i ktoś to wykonuje, tak? Ktoś na to daje przyzwolenie. Kiedy w internecie aż huczy o tym, że to wszystko sponsorują rządy i sponsorują ludzie, którzy stanowią te rządy, że to oni na to dają przyzwolenie, no to ile razy będziemy jeszcze mówili, że to nieprawda? Jak długo będziemy czekali na to, aby to się samo rozwiązało? Ile musi dusz się poświęcić? Ile osób musi zginąć? Do jakich absurdów musi dojść, abyśmy zrozumieli, kto jest antychrystem, a kto ma moc Boga? Bóg Wam dał duszę, swoją piękną energię. Jak myślicie, po co ona w Was jest? Po to, żeby Prowadzić was za rączkę po szóstkę fotolotka? Nie. Ona jest po to, że gdy przychodzą czasy wyborów, czasy trudne, pomóc wam daje wam siłę, odwagę na to, aby te czasy zmienić. I tak jak zmieniacie swoje życie, tak możecie zmienić całą waszą przyszłość. Dlatego w Biblii, jeżeli się czyta o czasach ostatecznych, to jest tam taka gloryfikacja zła, że po prostu odcina nam skrzydła do walki. Że tylko musimy czekać na przyjście Mesjasza, bo tylko on nas uratuje. To dopiero kłamstwo. On przyjdzie, jak będzie po wszystkim. Bo przyjdzie do ludzi, którzy uwierzyli w swoją siłę i w to, że mają energię boską. Przyjdzie do braci, którzy przywitają go i nie będą krzyczeć, że to oszust. Nie będą się kłócić czy to prawdziwy mesjasz czy nieprawdziwy i tak dalej. Swoim sercem i w swoim wnętrzu będą mieli taką siłę i taką wiarę, że rozpoznają go natychmiast. W jednym filmie napisałem, jak spędziłem jeden dzień z Chrystusem. Opowiedziałem o tym, jak ludzie go postrzegają. Ten sen na jawie, który przeżyłem, był cudowny i piękny, pokazał mi, jak daleko ludzie odeszli od wiary i od niego. Jak nie wierzą w siebie, jak, jakimi są egoistami zapatrzonymi w siebie, jak dogmaty, zaprogramowane umysły powodują, że nie są w stanie zobaczyć prawdy. I teraz kochani, musimy tę prawdę zobaczyć. Bo to, co się dzieje w zachodniej Europie, będzie się działo na całym świecie. Ja nie mówię tego, żeby straszyć, ale jeżeli antychryst jest na ziemi i wypełnił, Ludzkie serca swoją czarną energią, mroczną energią, to jak myślicie, to co oni będą robić? Będą siedzieć i nic nie robić? Czy będą robić to, co zawsze? W władać, kłamać, oszukiwać, niszczyć. Wszyscy wiemy, że największy interes robi się na wojnach. Kiedy jest kryzys, kiedy ludzie się budzą, ci, którzy mają władzę, kochają jedną rzecz: złoto. I po to oni zarabiają pieniądze, aby to mieć. Więcej i więcej. Oni po nic nie żyją. Skoro nie ma w nich grama wiary, to oni nie żyją dla Boga. Nie żyją dla jakiejś wartości. Oni mają jeden cel: mieć więcej i więcej. I tak im się do, do, do trumny to nie zmieści, ale jak widzimy, potrafią sobie przedłużyć życie. Potrafią kroić ludzi, wyciągać z nich narządy wewnętrzne, aby żyć dłużej. I to pokazuje, co powinniśmy zrobić, aby do takich absurdów nie doszło? Pytałem w tamtym roku o Antychrysta, powiedziano mi, że zrozumiesz, kiedy przyjdzie czas i że podano mi wtedy już pierwszą część, jak to może wyglądać. A teraz widzę, że to dokładnie jest to, o czym mówiono: że on oszuka wszystkich, że ludzie będą szukali kto, gdzie, ten, 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 będą się sprzeczać. A oni po cichu, wieloma rękami, wieloma nogami będą nas kopać, bić i niszczyć. I na tym polega geniusz Antychrysta. Że robi dokładnie to, czego ludzie się nie spodziewają, bo umi oszukać ludzkie rozumy. Oczywiście rozumy tak, ale nie oszuka ludzkich serc. I dlatego jeżeli ktoś posługuje się sercem w życiu, to posługuje się też prawdą i tą prawdę widzi na odległość. Nie daje sobą manipulować, nie ubierze się w kłamstwa z ambony czy z telewizji. Po prostu będzie widział, będzie tylko się śmiał, będzie się krzywił, bo to jest energia, która mu nie służy. Dlatego wiele ludzi mówi dokładnie tym samym językiem. Mówi o tych samych wydarzeniach, podaje wam prawdę. Tyle, że dla wielu ludzi, jeżeli tej prawdy nie usłyszą z telewizji czy z ambony, to nie jest prawda. To jest tylko jakieś tam, Podane, się, Tylko, że te przekazy są po to Wam dawane, te ostrzeżenia, aby nie doszło do absurdu, że ktoś Wam wejdzie do domu i zabije całą rodzinę, bo ten dom będzie szykował dla swojej rodziny, tak? Żeby nie było absurdu, że mając krzyż na ścianie jesteście już niewolnikami lub skazańcami. Żeby nie było takiego absurdu, że pod groźbą kary śmierci nie możecie wyjść na zewnątrz z domów, bo jest jakaś godzina policyjna, bo kogoś szukają, tak? albo was aresztują, bo jak wychodzicie, to jesteście terrorystami. Absurd goni absurd teraz na Ziemi. Ale Antychrys nie dba o to, czy, wy, czy to są logiczne wydarzenia, czy nie. On dba tylko o jedną rzecz. O to, żeby przejąć całą tą planetę wraz z wszystkimi niewolnikami i aby wszyscy odwrócili się od Boga. To jest walka na poziomie dobra i zła, która była zawsze. Tylko, że ta walka teraz przeniosła się na naszą planetę i wy wszyscy uczestniczymy w tej walce. Tylko pamiętajcie, że kiedy schodzimy na ten czas i miejsce, wybieramy ten czas i miejsce. I wszyscy dokładnie, żeśmy go wybrali. Jedni po to, żeby posprzątać karmę i zamknąć poprzednie wcielenia. Inni po to, aby zakończyć swoją drogę i otworzyć drogę nową. Jeszcze inni po to, aby dokładnie w tym czasie zejść z zadaniem, mówieniem prawdy, z poświęceniem i tak dalej. Śmierć nie istnieje, jest tylko zmiana miejsca zamieszkania. Można o tym powiedzieć w skrócie. Natomiast ludzie się boją śmierci, boją się, że zostaną poświęceni. Im więcej ludzi się zjednoczy, tym będzie o wiele mniej śmierci. Jeżeli taka siła, liczona w milionach, przejdzie przez miasto, nie będzie ani jednego zamachu, nie zapanują nad tym, bo ich są setki, jeżeli tego nie zrozumiemy, no to będziemy obserwować i uczestniczyć w wydarzeniach absurdalnych wręcz. Upadek religii nie jest dziełem antychrysta, tylko jest założeniem, że trzeba, musi upaść wszystko to, co dzieli ludzi, a religia dzieli, to wiara ich łączy. I jeżeli ktoś nie rozumie tego, że do rozmowy z Bogiem jest mu nikt niepotrzebny, że Bóg jest wszędzie, w każdej istocie, w każdym stworzeniu, w każdej materii i niematerii, w każdej cząsteczce jest jego energia. To skoro widzi Was dookoła, to co robicie, widzi Wasze tak zwane grzechy, to po co Mu pośrednik, żeby, wam te, żeby Mu te grzechy zaniósł? Po co spowiedź, skoro On sam doskonale widzi, jaką pokutę powiedzmy, może Wam zadać, albo co powinna zrobić dusza, abyście zrozumieli i więcej tego nie robili? Nie potrzeba żadnych pośredników. Zostaliśmy oszukani, że do rozmowy z Bogiem potrzebujemy klęczników, księży, popów i tak i dalej. Nie. Odcięli nas od tej siły, bo gdybyśmy mieli wiarę w Boga i w dobro i wiedzieli, że jesteśmy Jego boskimi istotami, jak wszystkie istoty naszym Wszechświecie, że mamy Jego energię, to antychryst nie miałby w kogo wejść. Nie byłoby tu ani jednego ciała, w którym on mógłby zamieszkać, przesłać swoją energię. A ponieważ stworzono wiele podziałów, wszystko to oparte na kłamstwie. Dzięki temu, że przysłano myśl, jaką był Jezus i inni nauczyciele, trochę tej prawdy zostało nam podanej i te słowa teraz Jego wychodzą na wierzch. Te prawdy wychodzą na wierzch. Trudno tylko w nich żyć, tak? Trudno je przełożyć na świat rzeczywisty. Dla tych, którzy mówią, że to niemożliwe, mówię, że jest to możliwe. I człowiek pięknie, wspaniale i radośnie żyje według tych prawd. Kiedy niesie światło innym, kiedy otrzymuje za to podziękowania, kiedy jego życie naprawdę się układa, jest kochanym i sam kocha, to mówię, jest możliwe takie życie. Tylko, że nikt z was nigdy tego nie spróbował. I dlatego uwierzyliście tym, którzy wam mówią, że to tak się nie da, że to niemożliwe, że ksiądz wie lepiej. Że książka wie lepiej od was, że tak się nie da, pewnie, że się da. I właśnie teraz pokażecie, że się da. Bo tak naprawdę ta wiara, ta zmiana, która się szykuje na Ziemi, wymusi na was opowiedzenie się. I to też jest jedna z ciemniejszych stron tego przekazu. Ponieważ energia opowiedzenia dokładnie określa ludzi. Niestety ta energia, jeżeli. W środku jest mrok w nas samych, egoizm, pędza pieniędzmi, pozwala na to, że wchodzi energia mroku. I sami stajemy się częścią antychrysta. Dlatego teraz tak dużo ludzi rozjeżdża się w rodzinach, tak dużo ludzi rozjeżdża się wśród przyjaciół kolegów, bo jedni nie chcą tej energii. Czują, że coś jest nie tak. Widzą ten cały absurd i zmierzają są na światła. Natomiast inni Mówią, a tam nic się nie dzieje i póki mam jeszcze czas, to zarobię i tak dalej, i tak dalej. I sami z siebie wypełniają energią Antychrysta. Stąd powiedziano, że brat stanie przeciwko bratu, mąż przeciwko żonie. Dlatego, że wszystko, co, co mamy w środku, określi nas dokładnie. Więc nie bądźmy nierozumni i nie dajmy Antychrystowi wejść w nas. Jeżeli mamy piękne serca, jeżeli widzimy piękny świat za oknem, no to uwierzmy, że ta siła, która go stworzyła, jest o wiele mocniejsza niż ta siła mroku. Natomiast jeżeli zgubi nas ta, ten brak wiary, nasze ego, nasza pycha, próżność, pieniądz, no to dostaniemy pobudkę taką, jaką przepowiedziano. Antychryst jest na ziemi i nikt, i nic tego nie zmieni na razie. Możemy go tylko wyrzucić, z rządów, wyrzucić z własnych serc i zakończyć ten absurd na ziemi. Jeżeli będą kierować, że ktoś jest antychrystem, będą krzyczeć głośno, to będziecie widzieć, że chcą albo kogoś poświęcić, albo istotę dobrą po prostu oszukać, zmanewrować i skierować przeciwko niej energię nienawiści waszą. Tak, jak robili to wiele, wiele razy. Dlatego nie szukajcie antychrysta w jednym człowieku, tylko poszukajcie w tych, którzy stanowią wasze być albo nie być na tym planecie, okradanie z waszych, waszych pieniędzy, nieleczenie was, trucie waszych ciał żywnością, lekami. I to tu jest najciemna energia. I to odtąd trzeba zacząć. Od tego. Czyli każdy, kto jest zły. Każdy, kto truje, każdy, kto nienawidzi, musi zmierzyć się z prawdą. Ktoś w rodzinie mu to powie, ktoś powie: Jesteś negatywny, jesteś zły. Masz czas, żeby się zmienić. Idzie czas, że będzie dobro walczyło ze złem. Dlatego nie róbmy takiego błędu, jak przed potopem, gdzie miliony ludzi zainfekowało się złem i śmiało się, że nic się nie stanie, a potem przyszedł gorzki płacz i lament. Teraz będzie podobnie, z tym, że Antychryst doskonale wie, że kończy mu się czas. Dlatego użyje setki oczu, setki rąk, wszystkich swoich podwładnych, aby dokonać to, co może dokonać w tym czasie. Natomiast później, kiedy okaże się, że ludzie wybrali Antychrysta, że nie uwierzyli w dobro, przyjdzie to, co zapowiedziano. Przyjdzie woda z nieba lub wybuchy wulkanów zdziesiątkują ludność. I to będzie ten czas ostateczny, który opisano w wielu księgach. Ale zanim to do, do tego absurdu dojdzie, to dano nam czas, ludzi, istoty, które nam pomagają i nas uświadamiają. Im więcej z nas, nas zmieni swoją przestrzeń, swoje serce, doceni dobro i pomoże innym, tym oni nie będą mieli energii do istnienia i zaczną się zżerać między sobą. A my w milionach, liczeni, liczeni w milionach, będziemy mogli tylko ich wyrzucić tam, gdzie zaszli. I wtedy ustanowić własne zasady, własną radę i nie brać udziału w absurdach podatkowych itd. Bo jak widzimy, nasze pieniądze nie trafiają dla do naszego dobra, tylko do tworzenia takich tworów jak państwo islamskie, do tworzenia wybuchów i zamachów. Więc zanim powiecie, że to nie wasza wina i to nie ja jestem winny, to najpierw pokaż, popatrzcie gdzie i jak idą wasze podatki, a potem rozliczcie tych, którzy te wydatki, te podatki przesyłają tam, gdzie one nie powinny trafić. Jeżeli wybieramy nowy rząd i widzimy już, że on nie zaczyna zmian od reformy powiedzmy w ZUS-ie, od obniżenia podatków, tylko podporządkowuje sobie wszystko od A do Z, to jak myślicie, w którym on kierunku pójdzie? No właśnie, dobre pytanie, nie? Szkoda, że Polacy tak mocno wierzą w ambonę i w rząd, a tak mało w siebie, że gdy przyjdzie do absurdu, to znowu będzie lament i płacz zamiast wiara w siebie i zmiana wszystkiego. On, ten rząd, za nas nic nie załatwi. Obudzi się tylko wtedy, kiedy zostanie naciśnięty przez ludzi. Jeżeli zostanie naciśnięty przez antychrysta, to zostanie zastraszony. Będą się bali o własne dzieci, o własne rodziny. Albo zostaną zwyczajnie przekupieni i, i uwierzą w obiecanki, że będą mieli bezpieczne miejsce przed nadchodzącymi anomaliami pogodowymi. I oni będą niszczyć wszystko co, to, co im zostanie pokazane do zniszczenia. Dlatego nie dajmy się oszukać, nie dawajmy się oszukać. Jeżeli mamy się łączyć, to łączcie się przez internet, bo jest jeszcze wolny. Łączcie się w siłę i zacznijcie kontrolować to, co się dzieje. Jeżeli za chwilę dostaną rozkaz, aby wpuścić do nas fanatyków religijnych, to tak się stanie i oni zaczną do nas przechodzić. No już zmieniono kanał, zamknięto im drogę, więc muszą iść przez nasz kraj. Jeżeli tego nie zrozumiemy, spotkamy się z tym samym, co jest w Europie Zachodniej. Jeżeli nie naciśniemy na nasz rząd, dojdzie do absurdu w Polsce. I zróbmy wszystko, aby do tego nie doszło. Możemy wyrzucić tych, co zostali wybrani, zostawić dokładnie tych, którzy rozumieją czas. Wtedy nastąpi zmiana na stanowiskach władzy i dojdą do władzy ludzie, którzy widzą, co się dzieje. Możemy ochronić swoją przestrzeń, do tej przestrzeni zaprosić tych, którzy naprawdę stracili domy w tej wojnie, tych, którzy przez nasze podatki ucierpieli w rozgrywkach między antychrystem a lenistwem ludzi. I w tym momencie, tutaj, możemy im dać okazać serce. Jeżeli jednak zostaniecie przy swoim, zamkniecie się w domach, będziecie leniwi i mówili, że nic się nie dzieje, no to to, co widzicie w Europie Zachodniej, za chwilę będzie u nas w naszym kraju. To jest czarny scenariusz na 2016 i ja nie chcę go powielać teraz. Zostańmy przy tym scenariuszu, gdzie ludzkość się jednoczy, gdzie ludzie młodzi jednoczą się i naciskają na to, aby ta przestrzeń, w której dano nam żyć, została bezpieczna, abyśmy się uwolnili od antychrystów, którzy. Są w Unii, w Stanach, na Bliskim Wschodzie, siedzą w bankach i tak dalej. To oni będą teraz stanowić główne zagrożenie, i to oni są zagrożeniem. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to faktycznie będziemy ponosili konsekwencje naszych, naszych decyzji, naszego rolnictwa. Tak jak ponosimy konsekwencje tego, że nie pilnujemy naszej władzy, nie pilnujemy naszych pieniędzy, naszych podatków, to gdzie idą? Pozwalamy im na wszystko. I boimy się 500 chłopa, którzy siedzą i kłócą się w Sejmie. To jest absurd, w który uwierzyliśmy, i to jest na razie wygrany antychrysta. Że podzielił nas, dał nam ego, pieniądze i mówi: Wszyscy są tam, gdzie powinni siedzieć. Oni będą się teraz kłócić, zabijać, mordować, wyżynać, a my będziemy mieli z tego, z tego żyć i mieli z tego energię. A potem. Zobaczymy tych, którzy zostaną, a będzie ich niewiele. Damy sobie radę z nimi i zaprzęgniemy ich do pracy. I tak pamięta będzie nasza. Jeżeli pozwolimy na takie myślenie, to oni to, ten plan zrealizują. Tak, to dokładnie zakłada NWO, czyli Nowy Porządek Świata. I tam jest w ten NWO wpisany Antychryst. Wpisana energia mroku, która przychodzi i niszczy wszystko. I dokładnie to się dzieje na naszych oczach teraz. Wszystkie przepowiednie o tym mówimy, ale też wszystkie przepowiednie mówią jedno, że wasz los jest w waszych rękach, że Bóg istnieje i że wiara prowadzi do wolności. I w ten sposób powinniśmy postrzegać siebie.